Nie, drodzy Państwo, oczywiście, że ta nowelizacja ustawy o prokuraturze, która daje kompetencje prokuratorowi generalnemu tak szerokie, jak powiedziałem, została zaskarżona przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Na szczęście mamy Adama Bodnara, on tę ustawę zaskarżył i to bardzo, widziałem już uzasadnienie, bardzo profesjonalne, dobre. No jest pytanie tylko, kolejne pytanie, że jak Trybunał Konstytucyjny, załóżmy, orzeknie konstytucyjność tej noweli do ustawy o prokuratorze, czy rząd to wykona? Jak nie chce wykonywać wyroków Trybunału Konstytucyjnego. I dlatego musimy zmusić rząd do wykonania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, bo już nawet publikacji po wczorajszej uchwale Sądu Najwyższego, Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego nie trzeba. Beata, drukuj ten wyrok! Beata, drukuj ten wyrok! 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 Dziękujemy naszym gościom. Siódmego! Bardzo dziękujemy za wsparcie.